Cześć! Osobiście nie byłam pewna, czy jest sens nagrywać haul wyprzedażowy, bo wielu z tych rzeczy pewnie już nie kupicie i będzie płacz i zgrzytanie zębami. Ale jak zawsze na Instagramie poprosiłam Was o głosowanie i wyszło, że ponad 93% osób jednak jest za tym, żebym pokazała, co upolowałam na wyprzedażach, więc zaczynamy. Zacznijmy od mango, bo mam tylko jedną rzecz z tego sklepu, ale jakże piękną. Spódnica plisowana, ala satynowa, bardzo cienka, ale nie prześwitująca, mega miła w dotyku, taka wyglądająca bardzo szlachetnie, drogo, luksusowo. Jest tak cięta, jak widzicie, na skos. U góry nie jest na gumce, troszkę szkoda, to jest jej jedyny minus. Z boku jest zapinana na zamek, ta góra jest dosyć sztywna, więc niestety jak się najemy troszkę więcej, no to prawda, nie ma tutaj rezerwy żadnej w postaci gumki. Niemniej jednak spódnica mnie oczarowała swoim wzorem, swoimi kolorami. Przepiękne brązy, beże, fiolet taki zgaszony, cudowny. Tutaj jest jeszcze taki zgaszony granat, trochę rudości. Bieli, no zauroczyła mnie ta spódnica, nawet z tym swetrem wygląda fajnie, w ogóle pięknie wygląda ze swetrami, ale również bardzo ładnie myślę będzie wyglądała na jakieś uroczystości, na rodzinne obiady, komunie, myślę, że jeśli dobrze by ją wystylizować, to nadałaby się również na wesele, także ja Wam polecam, jeśli macie mango u siebie i zobaczycie ją gdzieś na wieszaku, to koniecznie dotknijcie, przyjrzyjcie się jej z bliska, natomiast ja zamawiałam przez internet i się tym razem nie zawiodłam. Dalej mamy sklep Stradivarius i trzy rzeczy, z czego jedną rzeczą jest ubranie, marynarka, taka w kratę, bardzo długa, z rozporkami po bokach, luźna, fajna, rękaw można sobie podpiąć tutaj na długość 3/4, nie wiem dlaczego trzymam to tak wysoko. Marynarka jest cieniutka, zwiewna, więc ona będzie też fajna na lato, na wiosnę jako taka narzutka. Bardzo przyjemna, ja mam rozmiar XS, 66% poliester, 33% wiskoza, 1% elastan i ona nie była jakoś dużo przeceniona, bo ona była przeceniona ze 100 zł na 80, jeśli dobrze pamiętam, ale bardzo fajna, wdzięczna, myślę, że na wiele lat krata na jesień, na początek wiosny super się sprawdzi, zimą również na golf będzie bardzo fajnie wyglądać. Druga rzecz ze Stradivariusa to jest torba, za którą ja w lecie łaziłam i już ją miałam w ręce, już miałam iść do kasy i odkładam. A teraz słuchajcie, jedna jedyna czekała na mnie za ponad pół ceny, bo ona wcześniej kosztowała 140 zł, a teraz 60. Piękna na lato, koszyk idealna na myślę wiele, wiele sezonów. Ja koszyki w lecie noszę już od 2 sezonów. Wszystkie dwa, które mam, są małe, a ten jest taki fajny, wielki, pojemny, ma krótkie tutaj rączki, tutaj ma długie ucho, no po prostu dla mnie bomba, jestem bardzo zadowolona, że nie skusiłam się na nią w regularnej cenie, tylko trafiło się jak ślepej kurze ziarno na wyprzedaży. I ostatnia rzecz to jest bransoletka, pokażę Wam na zbliżeniach, bo pewnie tutaj mało widać, z perełkami, z takimi tutaj zawieszkami z masy perłowej pomarańczowej, tak mi się wydaje. Tutaj coś w rodzaju monet na złotym grubym łańcuchu, regulowane zapięcie, przepiękna, na lato również będzie cudownie się komponować, szczególnie z białymi stylizacjami. No dobrze, to została nam Zara i Reserved i jest tego sporo. Jak na zakup policzkę przystało. Dobrze. Takie śmieszki, heheszki. Co wolicie, Zarę czy Reserved? Zarę? Reserved? Dobra, to Reserved. Zacznijmy od marynarki. Piękna marynarka w jodełkę, czarno-biała, bardzo gruba, porządna. Ja mam rozmiar 34. Marynarka była przeceniona z 230 zł na 100 zł. Na podszewce bardzo porządnie wykonana. Ona będzie świetnie mi się sprawdzać na pewno też wczesną wiosną i jesienią, nie tylko jako marynarka, ale jako okrycie wierzchnie
na sukienkę. Uwielbiam tak nosić właśnie takie dłuższe marynarki, że tylko kawałek sukienki wystaje tutaj spod spodu. Ona jest spokojnie do zapośladki, więc super. Rewelacyjna, taka bazowa rzecz w bardzo klasycznym kroju, klasycznych kolorach na wiele, wiele sezonów. Super deal. I kolejna rzecz to jest płaszcz w takim cudnym kolorze. To właśnie ten kolor mnie urzekł, ale urzekł mnie też krój. Może pokażę Wam z tyłu, bo to jest taki specyficzny krój, który pewnie już rozpoznajecie. Ja uwielbiam taki krój płaszcza. On jest tutaj troszkę taki szerszy, nabudowany, nie jest obcisły. Zmieści się pod niego gruby sweter. Mimo, że jest to rozmiar 34, to jednak mamy tutaj sporo miejsca. Płaszcz przeceniony z 300 zł na 150. Kieszenie zapinane na takie zatrzaski fajne, więc też nie trzeba się męczyć z guzikami i one są ładnie wszyte pod spodem, więc tutaj nic nam nie odstaje, nic się nie rzuca w oczy. Jest bardzo prosty, ale dzięki temu kolorowi się wyróżnia. Piękny, stonowany, troszkę brudny róż. Dla mnie bomba. Jeśli chodzi o jego grubość, to myślę jesień i zima taka... Taka, jaką też mamy teraz, to nie są jakieś siarczyste mrozy. Właśnie dzisiaj rozmawiałam ze znajomymi i wspominaliśmy, jak to 20 lat temu były zaspy po kolana, mrozy minus 20, wszystkie autobusy w Lublinie stały i trzeba było zapierniczać. Ile kilometrów? Myślę tak 9 miałam wtedy ze szkoły, z liceum. Trzeba było zapierniczać na piechotę po prostu, bo nie było wyjścia. I jakoś człowiek nie marzł. Także mrozy obecne, jakie są, są szczerze mówiąc dla mnie mniej straszne niż kiedyś. Daj się znać, czy pamiętacie te siarczyste, prawdziwe mrozy i prawdziwe zimy. Dobra, bluza. Bluza, niby zwykła bawełniana bluza, ale ma przepiękne welurowe tłoczenia we wzór panterki. Taka niespodzianka. Bluza, słuchajcie, przeceniona z 9 dyszek na 4, czyli więcej niż 50%. Ja wzięłam rozmiar XS, ale ona jest taka, widzicie, nieprzylegająca, fajna. Sznurki te tutaj również są welurowe, ściągacze przy rękawach, ściągacz u dołu. Bardzo jest ciepła, podszyta takim, znaczy nie podszyta, po prostu od wewnątrz ma takiego... mini misia i kaptur jest też bardzo ładnie wykończony, podszyty w środku podszewką. Także no powiem Wam, że za 4 dyszki taka bluza, którą ja przynajmniej spokojnie mogę założyć do pracy, dzięki temu, że ona nie wygląda na bardzo sportową, a na bardziej elegancką, o ile o bluzie można powiedzieć, że jest to element elegancki. Natomiast ten welur, wiadomo, welur sam w sobie jest bardzo eleganckim materiałem, więc on tutaj robi nam całą robotę. No i skoro jesteśmy w temacie weluru, to nie wiem, czy będzie Was to jeszcze interesować, bo to jest taki mocno wieczorowy top, w którym ja byłam na Sylwestra. W ostatniej chwili go dorwałam za... Właśnie nie pamiętam, czy za 19,99 czy za 29,99. No w każdym razie bardzo niewielkie pieniądze. Rozmiar XS. Ładne tutaj również obszyte welurem ozdobne guziczki. One się nie rozpinają, one są tylko na ozdobę. Ramioczka nie są regulowane, ale dekolt jest na idealnej wysokości. Mówię to ja, bezcyckowiec, także uwierzcie mi na słowo. Bardzo fajnie mi się sprawdził na Sylwestra, muszę Wam powiedzieć. Pokażę Wam właśnie za chwilę, z czym go zestawiłam. I dzięki temu płynnym ruchem przeszliśmy do zakupów z Zary. Zestawiłam top z takimi plisowanymi, szerokimi spodniami. Bardzo cienki materiał, nieprześwitujący, przewiewny, fajny. Gumka w tych spodniach jest welurowa, więc też super mi się to z tym topem komponowało. Te spodnie mam również w rozmiarze XS. One są z poliestru, ale to jest ten poliester z tych bardzo przyjemnych. I też starałam się na Sylwestra właśnie kupić takie rzeczy, które będę mogła nosić później i wykorzystać, a nie takie, które założę raz i prawdopodobnie już później ani razu, albo dopiero za rok znowu raz. Więc te spodnie również widzę na wiosnę do trampek, do Adidasów. Jestem z nich bardzo zadowolona, są mega wygodne, przetańczyłam w nich Sylwestra i to było super też, że były takie zwiewne, bo w tańcu przepięknie się ruszały, fajnie wyglądały, a że wiadomo, jak się tańczy, jest dosyć gorąco, to dzięki temu też, że mają szerokie nogawki, to były bardzo fajne, przewiewne. Jeśli chodzi o cenę, to muszę ściągnąć, podejrzeć,
spodnie plisowane ze 100 zł na 40. Dobrze, polećmy może z rzeczami w trendzie, a potem przejdziemy do klasyki bardziej. Body z Zary, które ma niemiłosiernie ogromny, wielki dekolt, ale ja oczywiście sobie tutaj zamierzam wszyć taką napkę i wszystko będzie bardzo ładnie. Wstawiałam Wam zdjęcie na Instagramie w tym body, zajrzyjcie sobie, wyraźcie swoją opinię, zobaczcie, z czym je połączyłam. Rozmiarówka SML, ja mam S-kę, przecenione z 70 zł na 30. Tutaj wszystko fajnie, ja nigdy nie przepadałam za body, ale nic tutaj w kroku nie gniecie, także super długi rękaw, piękny wzór według mnie. Materiał poliester z tych takich bardziej śliskich, przypominających znów z wyglądu troszkę satynę. Kolejna rzecz w trendzie, sukienka, która zachwyciła Was na Instagramie. Ja ją miałam na ślubie cywilnym na sobie. Ona ma tutaj taki materiałowy pasek, ja natomiast dodałam do niej ten mój czarny z Zary również ze złotą nieregularną klamrą. Również wejdźcie sobie na Instagram, zobaczcie. Uważam, że przepięknie ta sukienka się prezentuje. Też Wam pisałam na Instagramie, że zdaję sobie sprawę, że nie każdy lubi taką długość, ale zawsze można sobie taką sukienkę skrócić. Rękaw ma 3/4, troszkę taki szerszy, więc też super. No, przecudnie się układa. Ja mam S-kę i ona jest na wyprzedaży za 40 zł. Wcześniej kosztowała bodajże 90. Zapomniałam wspomnieć o ważnej rzeczy, czyli o materiale, który jest po prostu... cudowny. Tutaj mamy prawie pół na pół wiskozę z poliestrem, czyli po prostu najlepsza mieszanka, jaka może być. Dzięki poliestrowi to się nie gniecie, dzięki wiskozie jest trochę przewiewne. Mega miły materiał, mega miły, no nie wiem jak Wam się podoba, ale ja jestem zachwycona tą sukienką. I jeszcze jedna rzecz w kolorze i trochę w trendzie, a za chwilę będzie coś dla tych, którzy trendów nie lubią. Marynarka długa, prosta w kroju, w pepitkę czarno-czerwoną. Tutaj ma ozdobne guziki, też Wam pokażę na zbliżeniach. Jedną zatrzaskę, jeden zatrzask. Ja mam rozmiar XS i ta marynarka była przeceniona z 250 zł na 140. Również uważam, ja będę ją nosić na pewno jako płaszczyk na wiosnę i na jesień wczesną. Bardzo ładnie również uważam, że będzie wyglądać do sukienek tak samo jak tamta czarno-biała w jodełkę marynarka. Materiał też jest podobny, taki wiecie, ala marynarki Chanel. I co? Uważam, że pepitka wzór ponad czasowy wraca rokrocznie, także ja jestem bardzo zadowolona z zakupu i bardzo Wam polecam. Dwie ostatnie rzeczy na górę to są dwie białe koszule. Pierwsza, bardzo klasyczna, która ma guziki tak do wysokości nad biustem. Krój jest taki, jak widzicie, z tyłu troszkę dłuższy, półokrągły. I ta koszula też nie była jakoś dużo przeceniona, bo ona była przeceniona z 90 na 60 bodajże. Ale to jest taka, wiecie, podstawowa, bawełniana, klasyczna koszula, którą ja podejrzewam, że też dosyć często będę nosić pod sweter. W taki sposób, że będzie mi tylko tutaj wystawało kawałek kołnierza i kawałek mankietów, może kawałek dołu z tyłu, zobaczymy. Bardzo lubię w ten sposób nosić koszulę, a moja biała koszula no już wołała o pomstę do nieba, także fajnie, że dorwałam akurat na wyprzedaży taką. I druga, przepraszam, wymiętolona, bo tak jak ją przyniosłam, tak wisi jeszcze z metkami. To jest koszula, która była przeceniona ze 100 zł na 50, rozmiar XS, tamtej też miałam XS. Tutaj mamy materiał, który się nazywa, zapomniałam jak, zaraz Wam powiem, Leocel, zależy jak kto tam sobie to czyta. Krótsza, luźna, bardzo ładnie się układa, pomyślałam, że taka mniej formalna, mniej zobowiązująca. Troszkę jest taka mało rozciągliwa, więc jeżeli nie lubicie czegoś takiego, takiej sytuacji, że na przykład podnosicie ręce do góry i gdzieś coś tu w pewnym momencie Was blokuje i musicie podwinąć rękaw, tak, że tak powiem, pociągnąć, wiecie o co mi chodzi, no to nie, mnie to nie przeszkadza. Rzadko kiedy podnoszę ręce do góry, rzadko ktoś do mnie strzela, chyba że z negatywnych komentarzy i z hejtu. A
mean, I don't get it, you know? I mean, maybe if they met me in person. Z rzeczami tego typu jest tak, że w zimie nie myślimy o kupnie shortów, tak samo jak w lecie nie myślimy o kupnie swetra. Niemniej jednak te shorty mnie tak urzekły swoim cudnym kolorem, swoim przepięknym krojem, że nie mogłam się oprzeć. Przecenione były niewiele, bo z 90 zł na 60, tak dobrze mówię? Tak. Mam rozmiar 34, to jest krój Manfit z wysokim stanem, nie są przykuse i za krótkie, są idealne na długość. Ja jestem nimi zachwycona. Jeansy długie, materiału więcej, a prawda, cena niższa, ze 140 zł na 50. Piękne, znów piękne. Wiadomo, że piękne, no bo jakby nie były piękne, to bym sobie nie kupiła, w sensie jak mi się nie podobały. Dla mnie piękne spodnie z wysokim stanem. Super kolor jeansu. Nogawka prosta, która tutaj jest nieco ładnie wywinięta, ale zaraz ją odwinę i Wam pokażę. Nogawka jest prosta, ale ładnie przylega. Nie jest to taka nogawka, która jakoś nieestetycznie odstaje. Bardzo ładnie te spodnie się układają. Mam nadzieję, że uda mi się to Wam pokazać na przebitkach. Pięknie leżą. Bardzo przyjemny ten jeans jest. Nie jest taki sztywny. Także jeżeli jeszcze gdzieś dorwiecie stacjonarnie, jeśli Wam się podobają, to szukajcie na stronie. Będzie ciężko, choć ja czasami z ciekawości wchodzę i patrzę i widzę, że jakieś pojedyncze sztuki wracają, ale to trzeba naprawdę mieć fuksa, żeby trafić, żeby akurat w tym momencie zdążyć dodać do koszyka, bo z jedną rzeczą miałam tak, że było pokazane, że rozmiar wrócił. Ja kliknęłam dodaj do koszyka, a niestety wyskoczył mi komunikat, że przykro nam, ale rzecz w tym rozmiarze już jest niedostępna. Także te rzeczy pojawiają się i też szybko znikają, że musicie być czujni. Tak, no i teraz jak ktoś będzie się chciał przyczepić, to się niech przyczepia. Ja na przykład widzę różnicę, prawda? Ja widzę. Nie widzicie? Ja widzę. Ogromną widzę, nawet bym powiedziała. Słuchajcie, tak się kurde nie mogłam zdecydować. Nie pamiętam, kiedy w życiu ostatnio byłam tak niezdecydowana, że zostawiłam dwie pary. Mój schemat myślenia był następujący. Skoro mogę mieć dwie albo nawet trzy pary czarnych botków, które różnią się od siebie albo kształtem noska, albo obcasem, wysokością, kształtem obcasa, to dlaczego nie mogę mieć dwóch par wężowych butów, skoro obydwie mi się tak cholernie podobają i nie jestem w stanie wybrać jednej z nich, bo każda dla mnie jest całkiem inna? I ja Wam zaraz powiem, jakie są różnice. Albo zrobimy konkurs taki, znajdź pięć różnic. Dobra, nie no, żarty na bok. Słuchajcie, w pierwszej kolejności spodobały mi się bardzo te buty. One mają o wiele wyższą cholewkę niż te. Mają obcas w kolorze całego buta. Ten wąż jest matowy. Jest w takich chłodnych, beżowo, troszkę bym nawet powiedziała zielonych tonacjach. Przynajmniej kiedy się je przykłada do tych butów. Nie wiem, nie widzę z daleka, co Wam pokazuje aparat. Wysokość obcasa jest taka sama w obydwu parach, bo jest to 6 cm. Obydwie pary są cholernie wygodne, naprawdę. Te buty, jak założyłam pierwszy raz i wyszłam na panele, to myślałam, że orła wywinę i myślę, o nie. Pomimo tego, że mi się tak strasznie podobają i pomimo tego, że są tak bardzo wygodne, odsyłam, no odsyłam, bo przecież się wywalę i nogi połamie. Ale na szczęście spojrzałam pod podeszwę i okazało się, że była tu przyklejona folia. Kiedy tę folię zerwałam, to jest dużo lepiej. Jeszcze cenę Wam podam. Te buty kosztowały z 259 na 159 zł, były przecenione. To nie jest skóra, ale to jest bardzo wygodne, jakby to była skóra, naprawdę. I te buty różnią się, po pierwsze, kolorem obcasa, po drugie kształtem obcasa. Wysokość obcasa taka sama, również z tyłu są zapinane na zamek, tak samo jak tamte. Kolor jest bardzo ciepły, brązowy, kamelowo, beżowo-brązowy. Ja tak mówię, wiecie, czasami ktoś mi pisze, Boże, no film dla debili, pokazujesz coś i mówisz o tym, jaki to ma kolor, przecież każdy widzi. Słuchajcie, aparat naprawdę czasami tak cholernie kłamie, jeśli chodzi o kolory, że dobrze jest coś
powiedzieć. A i tak zawsze się znajdą tacy, co się chcą przyczepić, bo mają zły dzień albo złe życie. Dobrze. I teraz bardzo istotna rzecz, której na pewno nie widzicie z daleka, więc pokażę Wam na zbliżeniach. Te buty mają taką poświatę, one się świecą, one jak się nimi rusza, to tak migoczą. Migoczą, nie jak lampki na choince, migoczą. Już, ja już mam palmę, wiecie, bo już jestem zmęczona, jest chyba po 21, ja dzisiaj pracowałam bardzo długo, więc już mogę trochę pierdzielić od rzeczy. Ale kończę, kończę, do brzegu. Ostatnia rzecz. I tak, i tutaj jest jeszcze takie przeszycie w tym miejscu. Też Wam pokażę na zbliżeniach. I to też bardzo fajnie wygląda, mimo że teraz z daleka tego nie widać. Te buty, tak jak mówiłam, mają o wiele niższą cholewkę i one są takie a la skarpetkowe. One bardzo przylegają do łydki i też dzięki temu są bardzo zgrabne. Tamte są troszkę luźniejsze, ale również są bardzo, bardzo zgrabne. 109 ze 159, czyli przecena nieduża, ale finalna cena jak na buty, jak na botki, dosyć niska. I to wszystko. Nie wiem, szczerze mówiąc, ile tych rzeczy było, ale na pewno się znajdzie ktoś, kto policzy, ile wydałam kasy, także dobra, bo już zaczynam być kąśliwa chyba z tego zmęczenia, naprawdę mam jakieś dzisiaj humorki. Dobra, słuchajcie, zaglądajcie do opisu, jak zawsze postaram się znaleźć dla Was linki do wszystkich rzeczy, jeśli nie znajdę, podam numer referencyjny. No i chodźcie na Instagram. Ja w Waszym imieniu podziękuję, dziękuję bardzo Instagramowiczom, dzięki którym jest ten film dzisiaj, bo naprawdę nie miałam zamiaru go nagrywać. Stwierdziłam, jak tak przeglądałam, które rzeczy jeszcze są na stronie internetowej, stwierdziłam, że bez sensu. Później byłam w sklepie stacjonarnym, tak stwierdziłam, że może jednak jest sens, bo sporo z tych rzeczy było. Na pewno, jeśli jesteście z Lublina i podobają Wam się te buty, była cała rozmiarówka, ale akurat ich jest chyba cała rozmiarówka na stronie. Ja nie wiem, dlaczego one się nikomu nie podobają, one są piękne, naprawdę, dziewczyny. Dobra, dzięki piękne, zapraszam na Insta, story na Instagram, zbieram się do zrobienia wyprzedaży dla Was, ale mam po prostu taki zabiegany początek roku, że wszystko, co sobie zaplanowałam, spaliło na panewce, odsunęło się w czasie, także ja już to kiedyś mówiłam i muszę sobie to wbić do głowy, że ja nie mogę nic planować. Nie mogę, bo życie planuje za mnie. Ja sobie tyle rzeczy planowałam na styczeń, na luty. Mamy już prawie połowę stycznia, a ja nie zrobiłam jeszcze żadnej z tych rzeczy, bo na ich miejsce wskoczyły mi inne i życie napisało dla mnie inny scenariusz. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.